Cześć wszystkim, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, ile znajduje się cukru w określonych produktach. Mam przygotowanych 12 produktów, tyle ile było apostołów, bo to też nie bez przypadku. I w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie, kto jest największym Judaszem, czyli ile dany produkt będzie miał cukru, a jeżeli będzie miał najwięcej, no to zwycięży w naszym dzisiejszym odcinku. Ponadto mogę wam powiedzieć jako ciekawostkę już na samym starcie, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że przeciętnie każdy człowiek powinien zjadać około 25 gramów cukru. A zgadnijcie, ile my, Polacy, tego cukru przyjmujemy? 108 gramów, więc to o wiele, wiele za dużo. A na tych produktach, co wam pokażę, zobaczymy sobie, ile tego cukru się znajduje w jednej takiej porcji. Więc idę teraz po produkty, wy wrzućcie lajka, subskrypcję i wpadnijcie na Face'a i Instagrama. No i co? Zaczynamy! I żeby jak najlepiej to zobrazować, to pomyślałem sobie, że nie będziemy wsypywali cukru takiego sypkiego, tylko zrobimy to na podstawie kostek cukru. I moi drodzy, jedna taka kostka cukru, odpakujmy sobie ją i zobaczmy, jak wygląda. Konik by mógł się pożywić. Taka jedna kosteczka to 3 gramy cukru, więc można by powiedzieć, że mało, a z jednej strony dużo, no bo taką można w sumie zjem. Matko. Koń Dymit spróbował, zarąbiście słodkie i jeżeli tak jedną ciężko mi jest zjeść, to co będzie, jeżeli takiej będzie 20? Jak tyle mam cukru w sobie, to trzeba temu spożytkować wszystko na odcinku, więc lecimy do pierwszego produktu, cukier przyszykowany, to wszystko, więc zaczynamy. To na początku może rozpocznijmy od ciekawostki. Mogę wam powiedzieć, że w latach 2011-2015 światowe koncerny cukiernicze kontrolowały, uważajcie, aż 96 organizacji zdrowia. Jest to bardzo ciekawe, dlaczego akurat tyle i dlaczego akurat organizacje zdrowia. A teraz przejdźmy do bardzo popularnego napoju, który każdy zna, dodać i skrzydeł, oczywiście Red Bull, w którym znajduje się aż 11 gramów cukru w 100 ml, więc musimy ustawić 9 kostek cukru i zobaczymy sobie, ile to będzie w porównaniu do takiej puszeczki. Układamy. W napoju energetycznym w 250 ml 9 kostek cukru. Daje do myślenia, prawda? No to przenieśmy się teraz do innego produktu. A teraz coś, co bardzo lubimy na śniadanie, czyli dżemik. I uważajcie, w takim dżemiku w 100 gramach znajduje się 33 gramów cukru. To jest 24 kostki cukru. Ustawiamy. Zobaczcie, jak mi się, kurde, ręce trzęsą. A to jest bardzo niedobry prognostyk w momencie, kiedy się wykonuje takie robótki ręczne. No ale powinna jakaś ładna pani ustawiać, a nie stary, kurde, dzik. Myślę sobie, że z dżemem to naprawdę trzeba ostrożnie, bo zobaczcie sobie, jak to pięknie daje do zrozumienia, że w takim dżemie znajduje się cholernie dużo cukru. Idziemy do kolejnego produktu. Kolejną ciekawostką, którą mogę wam sprzedać jak ktoś na mieście, jest to, że nadmiar cukru w takim samym stopniu obciąża i nadwyręża wątrobę jak alkoholizm, więc naprawdę trzeba z tym uważać. A teraz przejdźmy do kolejnego produktu, jakim jest Pepsi, która zawiera w sobie w 100 ml 10,64 gramów cukru, więc teraz mnożymy to razy 10, bo wliczę oczywiście, więc wychodzi 106. I teraz dzielimy to na 3, bo 3 gramy to jedna kostka cukru, więc 35. No kurde, matematyka w jednym małym paluszku. Ustawiamy i będziemy widzieć. Ułożyłem 35 kostek cukru, żeby zobrazować wam, że w takiej litrowej butelce Pepsi właśnie tyle się znajduje, więc zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się temu przez chwilkę i pomyślcie, ile tego wypijamy, gdy taki litr przyjmujemy. Teraz zobaczcie, jak ładnie można żonglować takim jogurcikiem, a tak naprawdę uważajcie na ten tekst, co wam teraz powiem, w szczególności dziewczyny, jeżeli chcecie być takie piękne, młode, jak niektórzy tutaj, to nie możecie jeść tyle cukru i mężczyźni także, bo to bardzo przyspiesza proces starzenia się i będziemy wyglądali na 20 lat w wieku, kiedy będziemy na przykład mieli 10, a już nie mówię dalej. A teraz przechodzimy do jogurcika, który zawiera w 100 gramach, uważajcie, 12,5 gramów cukru. Dobra, układamy 6 kostek. Więc tyle kostek cukru wchodzi do takiego jogurtu, w zasadzie serka waniliowego Danio. 6 kostek cukru w 140 gramach. Też nie mało. Idziemy dalej.
Teraz przed wami czekolada z orzechami laskowymi, która ma 100 gramów, więc będzie bardzo łatwo do policzenia. 46 gramów cukru znajduje się w 100 gramach, więc musimy ułożyć 15 kostek. Do roboty! Zobaczcie, 15 kostek cukru w takiej oto czekoladzie, ale powiem wam, że tutaj jakoś mnie to nie przeraża, że tyle jest. No nie wiem, czekolada zawsze kojarzy się, że tutaj jest dużo cukru, no ale tutaj jeszcze jakoś bym to zrozumiał, że rzeczywiście może tyle się znajdować, no bo przecież to jest przecież tak bardzo słodkie. Dobrze, idźmy dalej. Teraz wam sprzedam ciekawostkę, nie którą dowiedziałem się z jakiegoś tam źródła, tylko po prostu, bo tak mi ktoś powiedział, że kokaina tak samo uzależnia jak cukier, albo cukier tak samo uzależnia jak kokaina. Dobrze, no to przenieśmy się bardziej tak do przyziemnych tematów i przed państwem Monte, czyli deser mleczny z czekoladą i orzechami. I w 100 gramach tego produktu 13,7 gramów to jest cukier. To jest 7 kostek cukru. No tak się to robi. Dobrze, no to co? To układamy 7 i zobaczymy. 7 kostek cukru w deserze mlecznym Monte, więc tyle przytulamy, jeżeli takiego jednego sobie opędzlimy na śniadanko. Wydaje się chyba dużo. Ale sami ocencie. Idziemy dalej. Przechodzimy do kolejnego produktu śniadaniowego. Możemy się kapeńkę uśmiechnąć. Ba, czyli musli chrupiące. W 100 gramach tego produktu znajduje się 28 gramów cukru. 28 kostek muszę ułożyć, żeby pokazać wam, ile tego cukru w tym produkcie się znajduje. Znowu ciężkie zadanie, łapki się trzęsą, no ale układamy. Układając ostatnią kostkę, jeszcze myślałem, kurczę, że powiem Houston, Houston, tutaj jest problema, bo naprawdę już było, kurde, bardzo nieciekawe, muszę uważać, żeby ten stół też się nie zawalił. Czyli 28 kostek cukru wchodzi do takiego opakowania płatek śniadaniowych. Dużo? To już musicie sami ocenić, ja wam tylko pokazuję, ja tu tylko sprzątam. No idziemy do kolejnego produktu. Powiem wam szczerze, że smak dzieciństwa mi się przypomniał, jak tylko to zobaczyłem w sklepie i musiałem sobie zobrazować dla samego siebie, ile tego cukru znajduje się w takiej słodkiej, dojnej krówce. I powiem wam, że w 100 gramach znajduje się 55 gramów cukru. Obliczyłem 28 kostek. Dobrze, to ułóżmy i zobaczymy sobie, bo jak to się mówi, jeden obraz jest więcej warty niż 1000 słów. Ile w takiej tubeczce znajduje się cukru? 28 kostek. Dobrze, że tego mało jadłem w dzieciństwie. Byłbym zacukrzony na maksa. Idziemy dalej. Teraz mamy czarna porzeczka, nektar i tutaj uważajcie, w 100 gramach, czy w 100, to nie są gramy, to są mililitry, kolego. W 100 mililitrach znajduje się 11 gramów cukru, więc w litrze będzie ich 110, a to w przeliczeniu podzieleniu na 3 wychodzi, że 37 kostek cukru znajduje się w takim soku. Trudne zadanie, trzeba ustawić. No taka ilość cukru już naprawdę robi wrażenie. 37 kostek, normalnie piramida Cheopsa tutaj się utworzyła, Illuminati, więc tyle przyjmiecie cukru, jeżeli taki jeden sok naraz wypijecie. Dobrze, lecimy dalej, zostało jeszcze 3 apostołów. Albo 2. Zostańcie, to zobaczycie. Ja nazywam się Dymitr, a przed państwem znajduje się Pawełek i w młodości, tak naprawdę cały czas jestem młody, ale kiedy byłem malutkim, takim mikroskopijnym dymusiem, to takim Pawełkiem dosłownie mogłem się upić, ale to nie o tym jest dzisiejszy program, a dzisiejszy jest o tym, ile cukru się znajduje, a w takim Pawełku jest w 45 gramach, czyli dosłownie w nim, 28,9 gramów cukru, więc teraz musimy to podzielić na 3, układamy 10 kostek. Stój. Nie chcesz stać, dobrze. Słodki Pawełek niczym Dymitr, więc zobaczcie sobie, że 10 kostek wchodzi do takiego malutkiego batonika. Kurczę, jakbyśmy je poustawiali tak, to może by wyszło rzeczywiście i by zapełniło, że w każdej kostce znajdują się takie kostce Pawełka, 2 kostki cukru. No słodziutki batonik, prawda? Dobrze, lećmy dalej. Kubuś Water, inaczej zwany napój z dodatkiem soku jagodowego z zagęszczonego soku. W takim buteleczce, czy inaczej, na początku w 100 ml znajduje się 5 gramów cukru, więc 8 kostek cukru w takim kubusiowym napoiku. No to teraz ustawiamy kosteczki i pokazujemy.
A teraz przechodzimy do tego ostatniego produktu, czyli 12 apostoła, a jest nim Nesquik. I teraz liczymy. 25 gramów cukru znajduje się w 100 gramach produktu. 21 kostek cukru. Więc po raz kolejny hard task for me, ale nic nie szkodzi. Trzeba układać. Idziemy. Z jednej strony się cieszę, że już więcej nie będę musiał układać, ale z drugiej strony, kurde, trochę lamentuję, bo niestety kończymy odcinek, a tyle wygląda, że będzie cukru, kostek cukru w takim jednym Nesquiku, ale nie odchodźcie jeszcze za daleko, bo pokażę wam teraz wszystkie produkty obok siebie i wyłonimy tego tak zwanego Judasza. Lecimy na podsumowanie. Podsumowanie, moi drodzy, ale to było sztuczne, ale nieistotne. Rozpoczynamy od trzeciego miejsca, bo po mojej prawej, czyli po waszej lewej właśnie się to znajduje. Więc co to może być? 35 kostek cukru, już wam ułatwiam, macie 2 sekundy, mi to właśnie minęło. I jest to Pepsi, ten napój właśnie tyle tych kostek posiada. Więc jeżeli pijacie, to pamiętajcie, że 35 kostek w siebie ładujecie. A teraz przechodzimy do pierwszego miejsca i drugiego, więc ale myślę sobie, że można to podzielić troszeczkę ex aequo, ponieważ, ale to już wam tłumaczę. Co to będzie tutaj? 37 kostek, kto pamięta? No właśnie, jest to Hortex Czarna Porzeczka Nektar. Właśnie ten napój 37 kostek cukru w sobie ma i ex aequo na tym samym miejscu muszę się schylić. Jest to mleko gostyńskie zagęszczone. I dlaczego tak powiedziałem? Już wam to tłumaczę, ponieważ te dwa produkty posiadają bardzo zbliżony poziom cukru, jeżeli chodzi o objętość danego produktu. Tutaj znajduje się ich 37, natomiast tutaj w mleku gostyńskim 27. Więc pamiętajcie, że te wszystkie produkty produkowane są dla nas, żebyśmy się lepiej czuli, dla przyjemności, żeby to życie nie było takie trochę drętwe, żebyśmy też mieli pewnego rodzaju odskocznie. Ale jeżeli na przykład na śniadanie napijemy się Pepsi, na obiad popijemy to wszystko Hortexem, a na deser, na podwieczorek delektujemy się mlekiem słodzonym, no to wiadomo, że tego cukru zbyt dużo przyjmujemy, a jeżeli wszystko będzie prowadzone w takich rozsądnych, wiadomo, takich normalnych warunkach, to wszystko będzie ok. I właśnie o to nam chodzi. Ja dzisiaj chciałem wam pokazać, zobrazować, ile tego cukru znajduje się w określonych produktach i taki był nasz cel. Więc może teraz troszeczkę odejdźmy od tej od tego cukru i od takich bardziej niezdrowych rzeczy, a przenieśmy się na bardziej ekologiczne, zdrowe. Nie chcę wam za dużo zdradzać, bo już mam fajny pomysł w tle, ale musicie wrzucić troszeczkę łapek w górę, zasubskrybować kanał i wpaść na Face'a i Instagrama. To wtedy zobaczymy się z bardziej ekologicznymi przedmiotami. Ciekawi? No to wiecie, co macie robić. Ja tymczasem będę się żegnał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!